Ej, gdzie my jesteśmy? Co to jest za pomieszczenie? Ale to ciemno. O, wow, nie też po mnie! O, wow, wypaliłam się! Poczekaj, nie mogę ci. Widzicie coś w ogóle? Co to jest? Co to? Co to było? Co się świeci? Widzicie to? Ale jakieś dziwne to takie. Ej, słuchaj, tam jest jakieś światełko, chodźcie tam. Ej, a to zgasło! Aska, co tam masz? Nic nie rozumiem. Widzisz coś? Jest tam coś napisane? Zgasło. Kurczę, no to nowy nic nie widać. No nie. Gdzie jesteście? Halo, Aśka? Olka! Angelika! Daj mi rękę, ja cię prowadzę. Ale ja nie wiem. Ej, też coś jest znowu. Co to? Co to jest? Ja nie wiem. Ej. Jest tam jakaś druga wyjścia? No właśnie nie, ej, nie ma, było, zgasło mi. Ale boli. Au. Ale no nie, co to ma być? Nie, słuchajcie, muszę tam podejść. Ale no, nie, nic nie widzę. Przestań. Co? Ciasno tu jest. Matko. A co to? Wydaje mi się, że takim istotnym fragmentem w Piśmie Świętym jest fragment, kiedy jest nawiązanie do tej białej szaty Pana Jezusa, prawda, tej szaty, która oślepia apostołów. Wydaje mi się, że w naszym życiu, tak jak tutaj pokazywaliśmy w tej scence wcześniej, prawda, są takie światełka, takie małe światełka, które nas przyciągają, które nas w jakiś sposób ciekawią, do których podchodzimy, poświęcamy swój czas, angażujemy się, ale one tu za chwilkę znikają, za chwilę gasną i są bardzo krótkotrwałe. Są na dzień dzisiejszy, są takie na ten teraz, prawda? A to światło, które oferuje nam Pan Jezus, prawda? Które czasami nas przeraża, tak jak nas dzisiaj przeraziło i apostołów również, wydaje mi się, że jest takim naszym strachem przed Panem Jezusem, prawda? Ponieważ Pan Jezus zawsze wchodzi z czymś nowym, zawsze próbuje jakieś obalać te nasze mury, te nasze jakieś kajdany zrywać z nas i tego się troszeczkę boimy, prawda? To jest takie przerażenie. Ale musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus jak przychodzi, to przychodzi właśnie, żeby oświetlić tę naszą drogę. Pomimo tego, że nasze oczy przyzwyczaiły się do tej ciemności, tak? To światło, które na początku jest takie bardzo przerażające, które nas oślepia, to jednak jest tym światłem, które nas prowadzi w tej ciemności, tak? To powinniśmy bardziej i częściej przyzwyczaić nasze oczy do tego światła, niż do ciemności, prawda, w której się poruszamy najczęściej, prawda? A też, żeby do tego światła dojść, musimy się naprawdę nieźle namęczyć. Tak jak apostołowie szli na tą górę, to jednak no, idąc, to się naprawdę zmęczyli. A poza tym, tak jak myśmy się tutaj potykały, wpadały na siebie, gubiłyśmy się, tak samo pewnie oni mieli idąc pod górę. To było naprawdę ciężkie, a też samo to, że oni musieli Bogu no, zaufać, tak? Dokładnie tak, apostołowie wchodząc na górę musieli bezgranicznie zaufać Panu Bogu. My w życiu również, obierając sobie cele, musimy zaufać Panu Bogu, bo inaczej się nie spełnią. No ja bym zwróciła uwagę na fragment, gdzie Bóg mówi wyraźnie do apostołów, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. To tak jak mówił teraz do nas, dzisiaj, do nas, do młodych ludzi, Angelika mówiła o tej trudnej drodze. I rzeczywiście, kiedy będziemy słuchać głosu Boga, kiedy będziemy podążać z Jego światłością, to możemy osiągnąć ten cel, którym jest dojście na sam szczyt. I pomimo tych upadków, pomimo tego jesteśmy razem. Tak samo jak teraz tworzymy wspólnotę, apostołowie też wspierali się nawzajem, byli dla siebie takim świadectwem. I wiemy, że no, nie zawsze jest łatwo, tak? Spotykamy nas na swojej drodze przeszkody, spotykamy mnóstwo różnych sytuacji, w których czasem nam trudno się odnaleźć, a mimo to jesteśmy razem, więc to też powoduje takie poczucie, że nie jesteśmy sami, a Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi, którzy mają nam w tym pomóc, dojść tam, na samą górę. To jest też ważne, że możemy się podzielić tym wszystkim ze sobą, prawda? Chociaż my dzisiaj rozważamy słowo Pana Boga, prawda? To jest dla mnie niesamowite, że jesteście wy i mogę wam to powiedzieć, prawda? To jest dla mnie niesamowity skarb, niesamowita taka cenność w życiu, która jest też darem od Pana Boga, prawda? Mi się wydaje, że tak, zauważcie, że jak po tym wejściu na tą górę Pan Jezus się tam przemienia, to wszyscy są w Niego wpatrzeni, prawda? I też z boku, jak Pan Bóg się odzywa i mówi, że właśnie to, co jest mój syn umiłowany, no to Pan Bóg wskazuje właśnie Pana Jezusa jako tego nauczyciela, jako tego, do którego powinniśmy się zawsze zwracać i na którego powinniśmy patrzeć w każdej naszej sytuacji, prawda? Czy właśnie jesteśmy oślepiani, czy się potykamy, czy jesteśmy sami, czy mamy kogoś obok siebie, tak? To
zawsze jednak powinniśmy się wpatrywać w tego Pana Jezusa, który pomimo tego, że nas oślepia, powinien nas przyciągać tym blaskiem, prawda, do siebie, tego przemienienia i każdego z nas przemieniać w swoim sercu, w swoim życiu. To jest bardzo istotne.